dzisiaj spotkamy. Ty musisz się szykować, kurczę, jak takie rzeczy się tutaj odwalają. Co wy robicie? Czaisz, że Rafał w końcu znalazł sobie partnera bądź partnerkę. Ostatnio cały czas przeglądał te serwisy randkowe, Tindery, Grindery, te wszystkie różne jakieś takie portale. No i w końcu umówił się na randkę, raz, drugi, teraz już trochę tam poważnie jest. Ja to w końcu chłopak czy dziewczyna? W końcu czuję, że żyje. Ale chłopak czy dziewczyna? No zobacz, jest ważne? No jest ważne, stary, bo nie wiem czy nagrywać to czy nie. No dobra, dziewczyna. A co za różnica, kurczę, no. Dziewczyna? No czemu nie? Teraz się żyje. Co w tym złego? Co, zmieniłeś orientację, stary? A czy to ważne? No tak. Serio, zmieniłeś orientację? No tak. To źle? Może po prostu ale to nie zakochuje się w poczekaj, płci, poczekaj. Tylko szkoda, że nie sobie, widzicie jego miny, bo teraz widzę, że mu minka zrzedła. Nie wiem, czy chciał się o mnie startać, czy co? Nie, po prostu jestem zaskoczony. On jest panseksualny. Dobra, dobra. Ale mamy godzinkę. Dobrze sobie, co chcecie. To nuda, nuda. Tak ci powiedział, że to jest dziewczyna, tak? No powiedział mi, że to jest dziewczyna, proszę cię, przecież mnie będzie. Wierzysz w to, że to jest dziewczyna. A dlaczego mam mu nie wierzyć? Ty jesteś tak łatwowierna, naprawdę? Przecież to jest na... O Jezu, no ale po co miałbym mnie okłamywać? Jaki to ma sens? Przecież nie wiem, ja i tak nie jestem nim zainteresowana. Nie wiesz o tym, że niektórzy geje kryją to? No ale przecież on wszystkim nam mówi, że jest gejem. Dobra, to idziesz na zakład? 500 zł. No dobra. Chcesz? Przegrasz 500 zł, gwarantuję ci to. Albo ty przegrasz. Albo ja przegram. Ale ja jestem pewny, że on jest gejuchem i nie zmienił swojej orientacji. Może jest biseksualny, panseksualny, proszę cię. Jest no to tyle różnych orientacji. Jemu bije gejostwem z oczu, także nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, rozumiesz? Przegrałaś pieniądze, ale dobrze. No, ty no dobrze, tak to zobacz, zweryfikujemy twojego przyjaciela, czy rzeczywiście jest prawdomówny w stosunku do ciebie, bo raczej w to wątpię. No dobra, to co robimy? No, śledzimy go. No dobra. Także, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania. Co jest, słyszysz? Dobrze ci jest? Grzeczny chłopiec. Mamusia dobrze chyba ci wytłumaczyła, co polega to, że masz leżeć tu grzecznie, co? O tak. Przegrałaś zakład. No, nie. Przegrałaś zakład. Ale jeszcze... Nie wiem, może on kurczę po prostu tak sobie ćwiczy. Nie wiem, może jest bi po prostu. No przegrałaś zakład. Ale ja nie chciałam tego widzieć i to jest najgorsze. O, Karolina. Co? Co zrobiłaś w kiblu? Tutaj na wyświeci. Ale o co chodzi? To oddychać ci nie da. No perfumy są twoje. Wszędzie. W kiblu? I porozmywane są i te rozświetlacze, jakieś podkłady. W kiblu na górze wszystko. Do śmierci nie da się odkrywać. O, weź się tam otwiera i to jakoś wyrzuć ale ten ja zapach. Tego nie robię. Jezu! Ale tutaj też śmierdzi, kurwa. A ciebie czemu tak śmierdzi? No bo byłem w łazience w to... no w toalecie, nie? Czemu się wypsikałeś damskimi perfumami, stary, aż tak mocno? No właśnie, no czemu bo idę na spotkanie, chcę podkreślić mój zapach. No dobra, ale to jest powód, żeby robić syf taki? A jaki syf? No jak się chcesz malować, to posprzątaj ale go to chociaż. Ale to posprzątam, no. Ty, stary, a mówiłeś, że idziesz się spotkać z kobietą, a popsikałeś się damskimi perfumami? Co ty pier... No bo nie, sam wiesz, że byłem gejem i miałem tylko takie. Bo to nie pachnie. A nie chciałem od ciebie pożyczać, bo to by źle wypadało, nie? No dobra, idź sobie posprzątaj. Potem sobie posprzątaj. Idź to posprzątaj, bo się wytrzymać nie da. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Śmierdzi od ciebie, gościu! Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale damskie perfumy to raczej albo ci się podobać. Albo ja. No to... Nie da się wytrzymać. Ale piękny zapach, mi się podoba. Ile? Ile można? Miałeś wyjść. Mówiłeś, albo ja stąd wyjdę, albo ty. To ja sobie stąd idę. No i prawidłowo. Nie, ty masz stąd iść. No czemu ja mam wychodzić? Jak to ty robisz ty? Wszędzie się. Ale uspokójcie się, bo to jest żenujące. Ale ty weź okra jakoś potwierdzaj, serio. Nagrywamy film, idziesz z nami? Uduszę się zaraz. Nie wiem, że śmierdzi, ale idziesz z nami? Gdzie? No bo Rafał idzie na spotkanie z facetem. Z kobietą, powiedział, że to kobieta. I cię wyspsikał damskimi perfumami? O Jezu, nie wiem, może to po prostu jest trochę odklejony, no. Z facetem. Nie wiem, kurczę, no powiedział, idzie? Że z kobietą, ale... No nie wiem, idziemy nagrać to? No ale po co? On idzie. No na randkę. Na randkę z facetem. No tak. No idziemy to nagrać. Na randkę z facetem idzie. No tak. Nie idzie. Jak no nie idzie? Ja na takie coś nie pozwolę. Gdzie on jest? No gdzie jest? Już wyszedł ty, chyba, to wiesz? Zazdrosny, czy o co chodzi? Nie, tylko nie ma takich rzeczy. No nie będzie tak robił. Gdzie on jest? Rafał! No wyszedł już. Z chłopem się umawiasz jakim? Rafał! No wyszedł już! Nie wyszedł! No na randkę. I co? I ja mam z nim przebywać, on z jakimś chłopakiem na randki chodzi? No i co? No co? No ty uważasz, że to jest normalne? No normalne, w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach to jest normalne. O nie! Rafał, gdzie jesteś? No wyszedł! Tego ty nie rozumiesz. No to idzie. Dobra, to co idziesz? Kiedy on wyszedł? No nie wiem, z 2 minuty temu?
No i co? Gdzie wam się wydaje, że on idzie? No bo przestanę. Czy on sam idzie? Co mnie kłamaliście? No na randkę idzie na... Bo musi tam dojść. Z kimś idzie na randkę, czy do kogoś idzie na randkę? No ale skąd macie pewność, że z jakimś chłopakiem? Nie wiem, czy z chłopakiem, no mi powiedział, że z kobietą, no. Wiesz, że z tego będą problemy? Jakie? Jakie problemy? Czekaj. O, autobus podjechał. Jaki to jest? Dobra. Autobus. Okej, czyli do centrum. Wsiądzie w tego, czy nie? Nie wiem, właśnie, czekaj. Odchodzi chyba? No, idzie. Wejdzie? Wejdzie? Czy nie, nie, wejdzie. Wejdzie. Dobra, no to on jedzie do miasta. No to jedziemy, śledzimy. Zaraz, czy gdzie ten autobus jedzie? Do miasta. Do miasta, to jest centrum, no. Do centrum. No kurde, puść mnie, dobra, zajebiście. Dokładnie. Jedź od razu z autobusem. No. Jak tylko zobaczę... Tylko żeby on nie zobaczył Audi, no. A gdzie on ma zobaczyć? Gdzie on siedzi? Dobra, uważnie patrzcie na przystanki, gdzie on wychodzi. On chyba do Maka idzie, wiesz? Jak mi się wydaje. Poczekaj, nie możesz blisko podjechać. No to gdzie mam podjechać? Dobra, czekaj chwilę. Tu mam stać? Dobra, jedź. Tam nie masz wolne miejsce parkingowe, jedź. Ale to on zobaczy. Jedź, nie zobaczy, jedź. Jest zajęty. Jedź. Stań tu. Co jest? Ty on go w rękę pocałował? A teraz mam im zęby wybić, czy kiedy? Później. Jak jest, słuchajcie. Ale za co zęby wybić? No za to, co zrobił! Ale przecież to jest słodkie. No to jest słodkie! No to jest słodkie, no. Czy on u mnie na kanale występuje? No i co z tego? No i się z chłopakiem! To z chłopakiem. Ale przecież wiedziałeś, że on jest gejem. Ale myślałem, że on kłamie. On naprawdę. No nie, no jest naprawdę. No, no i patrz, co z tego? A co on pokazuje? Co on mu pokazał? Nie wiem, jakąś kartkę, no Boże! Dobra, idziemy tam zobaczyć? Idziemy? Nie, ja... Idziemy? A przegrałeś 500 zł. No dobra, no już... Wiem. 500 zł. No dobra. Nie wiem, jak do szpitala trzeba no zawieźć. No dawaj 500 zł. No muszę płacić. Do szpitala trzeba go zawieźć. Co, do szpitala? No pomóc mu. Dobra, czekaj. Ale to jest jakiś paragon? To jest jakiś paragon. No jakiś paragon. To... Dobra, idziemy zobaczyć? Oni pewnie zamówili zamówienie i czekają po prostu na to. Idziesz z nami czy nie? Ja nie wysiadam. Czemu? No bo mu pierdolne. Zobaczcie, on jest szczęśliwy. Siema. Tyle za kwiaty dałem. A co wy tu robicie? No przyjdźmy nagrać. Zobaczyć. Ale nagle chcecie się nagrywać? Randkę. Nie pieprzaj mi, gościu. To jest randka we dwójkę. No ale zawsze można tutaj troszeczkę... Ale Boże, no jak to... Jak za kwiaty? Się jestem przed wypłatą, niech mnie zakwiatą. No to przecież ci blikiem, no Boże. Nie, ja chcę gotówkę, bo to wiesz. Nie, gotówki nie. Ale to jak to, czekaj, bo ja chcę coś zrozumieć. To ty mu kupiłeś kwiaty i chcesz za te kwiaty z powrotem kasę, jestem tak? Jestem przed wypłatą. No ale słuchaj, no nie, kupił Słowa miły gest, nie ma pieniędzy, ale co, kupił, no trzeba mu oddać, tak? No ale okej, okay, ładne są, ale ty mi po wypłacie oddasz te 50 zł. Jeszcze fajnie było, gdybyś coś do żarcia kupił, bo tak k***a na randkę mnie zapraszasz i wiesz. Ale wytraszaj się, bez przekleństw, młody człowiek, proszę. Chciałem coś do żarcia. A co byś sobie zjadł? Robię tu już wierka i kawę, latę, rozum. Ja muszę trzymać dietę. No, ale... Na sałatkę wyjdź, ty nie musisz. Ale mój misiaczek musi dobrze się otrzymać. No ale ja dobrze wyglądam. No i jeszcze musisz lepiej. Do łapa siedzi, Rafał, kupi ci jedzenie, ja cię proszę. A nie mów do mnie oficjalnie, Rafał, mów mi, słonko. Wszystkich. No a czemu nie, jeżeli już są. Dobra, to może was zostawimy na chwilę. Jak będziecie chcieli, to chętnie oferujemy podwózkę, nie? W sensie... Jest mi zimno, jestem głodny, żeby... Mogę dać ci bluzę. Może coś nie. Lepszego. Dobra, jak coś, to czekamy w aucie, nie? Tutaj, dobrze. Rafał, czekamy w aucie. Jak będziecie chcieli podwózkę, to chodźcie. Wysłuchajcie, gdzie mają przyjść? No ale powiedziałeś, że nie chcesz się z nimi spotkać. Nie, ja po prostu z nimi będę w prosty sposób rozmawiał. Znaczy z trenerem, bo tego drugiego mam w dupie. Znaczy ja... Albo się podda leczeniu, albo tutaj będzie zakopany. Ale nie ma czegoś takiego jak leczenie, no. Ale mnie to nie interesuje. Nie będzie taki, nie będę współpracował z takimi ludźmi. To wstyd dla mnie jest, że on na kanale występuje u mnie. Mogę skończyć? Powiedziałem im, nie chciałem im przeszkadzać w randce, więc zostawiłem ich, wysłałem im pineskę. Powiedziałem, że jeżeli będą chcieli, to przyjdą tutaj po prostu. Jeżeli nie będą chcieli, to nie przyjdą. Przyjdą. Ja sobie z nim porozmawiam. A skąd masz pewność, że przyjdą? Ja umiem z takimi ludźmi rozmawiać. A skąd masz pewność, że przyjdą? No to zadzwoń do nich i mają tutaj przyjść. Nie będę tego robić, bo jesteś chory. Ja mu nic nie zrobię. Co najwyżej dostanie strzała. No za swoje zachowanie się należy chyba, co? Nie należy. No co się. To ma znaczyć w ogóle? A co to jest za promowanie homofobii, co? Jakiej homofobii? To jest po prostu trzeba człowieka wyleczyć. Jakie wyleczyć? No a co? Chcesz, żeby się z facetami spotykał? Nie da się. Twój kolega? Nie da się tego słuchać, stary. Ja rzeczywiście przyszli. Dobra, co to ma być? Skąd masz te kwiaty? Zostaw te kwiaty, to... Co ty robisz? Co ty robisz? Albo się poddasz leczeniu dobrowolnie, ale to... albo będziesz miał problem. Ale czy tobie to... Co to ma być? Ja muszę takie coś oglądać? Słuchaj, młody człowieku, przez tyle co czasu... Co, młody człowieku? Przez tyle jak czasu... Jakie skończ kwiaty? Nie. Albo idziesz teraz, jedziemy do szpitala. Nie, przez tyle czasu byłem, mogłem być...
Chciałem być twój. Chciałem być twój. Straciłeś okazję. Nie ma już trafałka grzecznego, który cię kocha. Słuchaj, straciłeś okazję. Jesteś szmaciarzem, że nie wykorzystałeś tej okazji. Jesteś nam potrzebny do filmów. Ale ja nie będę promował czegoś takiego. No co? Tak. Byś z twoim chłopakiem na nie filmach pierdol. Występował? Czemu co ludzie nie? powiedzą? Lepszy... Kanał mi usuną. Nie, lepszy content no będzie. Co? Zrobiliśmy sobie takie zdjęcie ostatnio. Jak wydrukowałem. Ojej. No co za debile. Ten, patrzcie, to my. Co jest? Chcesz Marek na pamiątkę? Ty się lepiej do mnie nie odzywaj. Mogę sobie to zatrzymać? Tak, to dla ciebie. A, to dla mnie. Ojejny. Wiesz co? To chyba ostatni film z nim. Łukasz, kupisz mi tamkę? Nad łóżkiem będzie. Ty kurde. Straciłeś okazję, żałuj, bo ten chłopak potrafi w łóżku niejedne rzeczy więcej od ciebie. Ja nie mogę patrzeć, jak on się tak stacza. W sensie? No ja nie mogę patrzeć, jak kolejny kolega się stacza mój, no zobacz. Marek, weź już przez ten patrz, jak ty się stoczyłeś, jak mnie nie było, bo nikt ci pomocy nie udzielił. Szkoda, no patrz, oni się liżą. Nie, no ja jestem w stanie jeszcze go uratować. W jaki ale sposób? Ale czemu on jest szczęśliwy? W jaki nie, sposób? Ja go uratuję. Ale przed czym skoro chcesz nie go uratować? Skoro nie chcę poddać się dobrowolnie leczeniu. Ale przed czym chcesz go uratować? No przed tym, żeby się z chłopem nie lizał, no. No zobacz, to jakby na to nie patrzeć, jest mój kolega. Chodź, że nie słyszę. Chodź. Poderwę trenera. Co zrobisz? Poderwę trenera. Co zrobisz? No przecież ten trener był we mnie zakochany, Rafał. No i co? No i zobaczy. Chcesz mu sprawić ból? No zrobię wszystko, żeby on nie był po prostu z tym drugim, bo to już jest naprawdę. No ale przecież jak się dowie, że jakby ty nie chcesz, no to i tak pójdzie do niego, no. Nie. Ja to zrobię tak, żeby nie poszedł. Zniszczę ten ich cały jakiś chory związek. Wszystko spoko, ale gdzie oni są? Widzisz, kurczę, spłoszyłeś. Ej, tam się, jest. No. Czemu on przed nim klęczy? Co jest? O, jest. I chłop normalnie klęczy. Co on mu robi? Ej, co wy robicie? Rafał! 30, daj spokój, p***a, brudną miałem. No właśnie. Dobrze, Rafał. Ale super. Ty chyba mu nie czyściłeś torebki tylko. Teraz nawet moja twarz się odbija. A co ci się nie podoba? No nic, sklęczałeś przed nim. Widzisz? Klęczałbym przed tobą, tylko że ty nie miałbyś wtedy spodni. Ja nie wiem, że ja jestem w stanie to wyleczyć. Widzisz, jaki diament straciłeś? Musiałeś obok siebie po prostu. A po co? Trzeba budować swój związek na odległość, tak? Tak mu się mówi. Co oni tam robią? Ale tatuaże, ogólnie nie lubię tatuaży, więc chyba usuniesz. Nie. Ty trener! Wiesz, że ja nie mam tatuaży. Masz. A z tyłu, na plecach? No, to szybciej się usunie, nie? A skąd u ciebie te słowa? Nic, informuję cię po prostu, że nie mam żadnych tatuaży. Ale nie masz też takiej mocnej łapy. Ciekawe, jakbyś mnie tak zdzielił tą łapą. Nie no... Jakby to wyglądało? A to akurat szybciej da się zrobić, a tatuaży już nie tak łatwo usunąć. Nie, ja tylko mówię, ogólnie. Jak się pakujesz? Nie, to... ja bym sugerował, żebyście przestali się teraz obmacywać. Ale na się wpierdol. W ogóle. Ja? Nie, ja. Ja po prostu mówię. Ja co? Po prostu mówię, że ja nie mam żadnych tatuaży i żebyście cieszcie się, że ja w ogóle wiozę was moim samochodem. I tutaj powinny panować moje zasady. Ale nie, ja nie, nie ma pan Marek się znalazł. Nie, bo to jest stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym, że wy się tam z tyłu obmacujecie. Cały czas zrywasz mnie chłopaka. Dalaś się na każdym kroku. Nie, to jest po prostu, ja za to bym mógł mandat dostać, dlatego macie się nie obmacywać tyle. Marek, jaki mandat? Co ty w ogóle gadasz, człowieku? No. Słyszysz się? Nie, to jest powodowanie zagrożenia w ruchu. Chyba jesteś tak zazdrosny, że nie wierzę, nie? Dobra, chłopie, każdą dupę jaką miech to cię rzuca dla innego i dlatego jesteś gejem, tak? Nie jestem, to po pierwsze. Ale jesteś to czemu jesteś zazdrosny cały czas? Co chwila? Nie, ja tylko powiedziałem, że nie mam tatuaży, dlatego jestem po prostu lepszy. Jesteś co chwilę zazdrosny, człowieku. Dobra, ja już nie rozmawiam z wami. Jadę, nie ja przed siebie. Nie, rozmawiam i się nie przypadałeś. No ja z tobą już nie rozmawiam. No, ale panujcie język. Potrafiłem. Ale kręciał. Co? Mogę też? No bierz, to no, wspólny dla nas będzie. A czemu ty? Rafty, ty to umiesz jedno. Umiem, daj. Chcesz bagażku? Weź to ode mnie. Ale weź głębiej, bo ja czemu lubię... wy razem jecie tego loda? Ej, no bez no jaj. Co? Ja ci kupię normalnego, kurde. Ale co? Nie gadaj tutaj. No kupię ci normalnego. Żebyś nie musiał. Trzymaj to, ja to zobaczę. Co to jest w ogóle za człowiek, no kurde, jednego... Słuchaj, nie bij go, to jest młody chłopak. Nie bij go. Żebyś wiedział, nie został. Tak. No i żebyś wiedział. Coś mógłby zawsze być na moim miejscu, nie? Co?
Też mógłby być na jego miejscu, gdyby wcześniej się o mnie starchał, no tak czy nie? Co ty w ogóle pierdolisz przy mnie takie rzeczy? Nie mam w ogóle ochoty na tego loda, wy sobie go sam jedz. Ale słuchaj. Idź do Marka, ale... idź do Marka, zdjęcie nasze spal. Mówiłam ci, że ten, zdjęcie nasze spal, loda sobie sam zjedz. I do tego pedała, ja stąd idę. Ale nie przeklinaj, no słuchajcie. Nie mam siły. Co się stało? No nie widziałeś tego, co ten pobyczenia. No mówił o tak wielkiej miłości, jaką on to do mnie czuje. Między nami iskrzyło. Robił mi fajne rzeczy. Gdzie ja to mam? Widzisz to zdjęcie, które mu dałem, któremu podarowałem? Idź stąd, patrz co z tym robię, patrz. Zamknij się, patrz. Nie pal tego, przecież to zdjęcie pamiątkowe. Czy się palić, nie chcę przez ciebie, masz taki brzydki ryj. Idź do Marka. Ale słuchaj, ja mogę to wszystko naprawić. Ten lód nie kosztuje to tak samo bez ciebie. Teren, zobacz jakiego dużego ci... To bym lepiej smakował. No zobacz jakiego dużego ci kupiłem, zobacz. Patrz, podwójne, ale dwa on, duże. On mi w tej chwili dał kosze. No dlatego masz lodzika ode mnie. Poczekaj, muszę z nim to wyjaśnić. No ale nie musisz, jak ja ci tutaj masz to samo, lepsze. Nie ja dość, że już... to są dwa duże. Ja już nie, nic z tobą wspólnego nie chcę mieć. Żyjcie sobie razem. No właśnie, powiedział, że nic nie jest sobie wspólnego. Trzymaj, no zobacz jaki dobry. Spokojnie, zdecydujesz może tu po nocce. Dzisiaj sobie zrobię matematyczny wieczór. Bierzesz tego lodzika? Poczekaj chwilkę, no słuchaj, proszę cię, wybacz mi. Proszę. Nie, no spokojnie, masz, trzymaj. No zobacz, masz lepszego, patrz. Dziękuję dla ci, ciebie. Marek. Nawet łyżeczkę ci dałem. Ale chociaż ty jesteś ze mną fair. Jest lodzika sobie, zobacz jaki dobry. A masz, no. Weź. Pyszne. Dziękuję. Nie, co to jest? Weź mi to oddaj najlepiej, proszę bardzo. Wiesz, na tym ja się iść przed chwilą. Co? Sobie sam. Chodź. Idziemy. Chodź, pogadamy. Weźmy. O tak. Masz brudne ręce. No to co? I sam w sobie też jestem trudny. Chcesz mam pogadać? Już trudne ciało, skorzystane. Pogadać? No ale przecież tak. Było tak dobrze, trener. Ty się lepiej zamknij. No ej, no co to ma znaczyć? Co jest z gościem? Co? No przecież jeszcze kilka dni temu tak bardzo wielce zakochany. Kto? No ten trener. Przecież nie dam rady tego rozwalić, tego gówna, co się stało. Co to ma znaczyć? Nie, prawie ci poszło dobrze. No co? Ale co myślisz, że trener po prostu się zorientował, że ja ten jakby próbuję zniszczyć mu to? Tylko? Myślę, że tak, no. No jak? Nie, może no to nie czemu wziął tego loda? Może się nie zorientował, no bo wiesz, no był w chwili załamania. Dobra, wróćmy do auta. Nie, co ja mam zrobić? Nie wiem, wróćmy do auta, niech pogadają. No ale kurde, no zaraz rozwinie. Będzie za późno. Zaraz się z nim prześpi i co, już skażony będzie. Do końca życia z tym gównem zostanie. No słuchaj, to nie. Ja wiesz, co ja dzisiaj robiłem, bo ci jeszcze nie mówiłem, ćwiczyłem. Nie, ćwiczyłem. Rafał, czy ty musisz przy ludziach? Pogadajmy w domu. No ale nie oni, mam siły. Oni znają moją orkiestrację. Nie mam siły, nie no dosyć, chodź, że ma... Nie, zostaw mnie, nie dosyć, że Marek Misiek. Mnie... Marek mnie wkurza cały czas. No ale jeszcze ty robisz jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 13. Nie, pogadamy w domu. No, nie kręć już tego, nie kręć. Nie pogadamy. Ja bym tak. Ja bym przytulił. Ja bym przytulił. No właśnie, Marek by mnie przytulił, a ale ty on nie naprawdę chcesz. Nie, ja to. Jest, ja muszę to wszystko. Ale jesteś facetem. Ja muszę to wszystko przemyśleć. Ja muszę to wszystko przemyśleć. To nie na moją głowę, nie na moją psychikę. Pojedźmy już, ja muszę. Nie takiego cię poznałam. Co ty gadasz, Rafa? No, przez internet był inny. Nie taki... o to chodzi mi. Dlaczego dałeś kobiecą formę? No zakończyłeś? To jeszcze tego nie widzicie, że w tym związku to ja jestem kobietą. Ja jestem bardziej męski. W jaki sposób? Ja nie rozmawiam z tobą, już powiedziałem. Ale masz mniejszą łapę od niego. No nie tylko łapę. Spokojnie, wszystko da się zrobić. Są sterydy jakieś. Także Rafałku, pomyśl, jak kiedyś byłeś zakochany, jak się kleiłeś. No to jest decyzja należy do ciebie. Ja mogę was zawieźć do... Co robił? No tak, kleił się do mnie. Ale poczekaj, wszystko ci wytłumaczę. Wtedy się nie znaliśmy. Wtedy się jeszcze nie. Ale ty masz czelność zapraszać mnie na randkę, żeby wyjść jeszcze z tym debilem, do którego się kleiłeś. Człowieku, czy ty się słyszysz? Ale słuchaj, to przecież to ty dostałeś pineskę, żeby iść tam. Przecież dobrze wiedziałeś, że on wszedłem do Łukasza, Łukasz dlatego ja nie chciałem tam iść. Skąd mogę wiedzieć, że ja ten debil no tam właśnie, jedzie? Byli pokłóceni, skąd mogę kotku, to wiedzieć? Kotku, to jest twoja wina. Ale nie ja, mów tak ale do dobrze, mnie. Ale dobrze, to ja cię za to przepraszam. Nie powiedziałam ci o tym. Nie, pogadamy w domu, nie. To nie ma sensu w ogóle z tą człowieku w tym momencie buzi, gadać. Buzi albo, tak, buzi, albo nie pogadamy. Buzi. Tam jest twój buziaczek. No właśnie. I co sądzisz o sytuacji? No co, no, chyba się pogodzili. Coś tam się uspokoiło, widzę.
Ale męskie ciało. No tak nie wystarczy. No co masz jeszcze na myśli? No nie, ale ty barki. Dobra, kiedy on pójdzie? Co? A co, wyganiasz go? Mogę pójść na górę z nim jedynie. O, a po co, słodzienko? No, nie no, mi się wydaje, że jednak powinien stąd wyjść, bo nie jesteś tutaj mile widziany. Tak. Znaczy może tu siedzieć, ja nie mam z tym żadnego ale problemu. Ale to jest dom? Ale mój. Właśnie, a z tego co wiem, kamerzysta dał mi pokój, tak? Tak, no. Bo właśnie. Nie, dla mnie nie ma żadnego problemu, możecie robić co chcecie. Właśnie. To może dasz mi rączkę i zaprowadzę cię do pokoju, o którym jeszcze zostanę nie masz pojęcia. Czy chcesz to zrobić? Pomyślmy. Chcę. Ale to nie zrobisz najlepsze lody w Szczecinie. W Szczecinie? W całym zachodniopomorskim? Tak, ma coś wspomnieć. W całym zachodniopomorskim? Daj mi rączkę. Ale ty wolisz mnie w końcu czy jego? Daj mi rączkę, nie pytaj się. Jeżeli wezmę ci na górkę, to oznacza tylko jedno, że wielką ciebie, słodziaku. Daj rączkę. Jesteś tylko mój. Na 10 minut. Chyba, że pociągniesz to dalej. Ale mogę ci zaufać. Możesz mi zaufać, w tych kwestiach jestem szalony i niesamowity. Zaufaj. Mój Boże. Daj rączkę. I się musimy. A daj mi klapsa. Trzy ludzie. Przecież to ty jesteś dominant. No daj. Brawo. Nie wstydź się. Nie lubię tak rzeczy. No, słuchaj. Ja ogólnie jako siódmy sobie takie rzeczy. Ale no, mogę nie zabrać. Jak nie doszło, nie? Ja musiał... Zacząć go obmacować. To jest to jedyna opcja. Ja inaczej go nie wyleczasz tego. Pytanie teraz. No. Ja jestem to w stanie zrobić. Ale co jesteś w stanie zrobić? Tylko on ma jakiś majątek? To. Ma jakieś rzeczy? To. No będzie musiał zapłacić trener za to, co zrobię zaraz. Jak zapłacić? On ma, na wsi ma dom duży, wiesz? No to będzie mi musiał jakoś to wynagrodzić. A co robisz? No to jest ostatnia opcja. A co ty robisz? No co robię? Ratuję chłopaka jeszcze, który jest do uratowania. Co ty robisz? Co robię? Czemu ty ściągasz gacie, stary? Dobra, ty się nie interesuje. Na pewno ma. A czemu ściągnąć gacie? Stary, nie będę nagrywać. Na pewno ma majątek. No to będzie musiał zapłacić. Za co? Takie coś kosztuje 5000 zł, co teraz zrobię. Nie wiem, co chcesz, masz zamiar zrobić. Rafał! Co to? O co chodzi? Pokazać ci coś? Patrz. Jest cały twój. Chowaj tą stulejkę, człowieku! Jest cały twój, tylko wybierzesz mnie. Co tu się odpie... Oj... Wybieraj. Albo on, albo idziesz teraz ze mną. Stop. Ja stąd wychodzę, kurde. Co, wyrzucaj go! Wyjdź, jedni stąd! Maciek ze mną zostaje! Było miło, ale się skończyło! Wiesz co, nigdy mi się nie podobałeś. Nigdy mi się nie podobałeś. Przedłem tylko dla tego, że tu jest Łukasz, Marek, a ja wracam na ten. Elo. Frajer. No, wyłaź. Dałem się, że tak powiem, jak to się mówi, bo już zapomniałem. Ale cieszę się, Rafał, że się zdecydowałeś na mnie. Jakie na pewno będziemy słowo, razem zapomniałem. Ty, ale stary, ty jesteś bezprawny. Dałem się przekupić i on mamić, o tak, o to miałem na myśli. Dobra, ja idę ubrać jakiś super strój. Ale mi takie... Idę ubrać jakiś super strój. A pokaż jeszcze raz. To zaraz. Nie, chcę się jeszcze chwilkę i wyjdziesz. Ja się muszę umyć. Ale to tylko możesz... Ale zanim do ciebie skoczę, muszę się umyć, słuchaj. Czekaj tu na mnie, rozbierz się najlepiej. Ale będziesz tutaj? No będę, cieszę się, że mnie wybrałeś. Ojej, w końcu przyjrzałeś na oczku. Ojej, ale słodziak. Czemu jesteś w ciuchach, zabierasz mnie? Słuchaj, wyleczyłem cię z tego gówna. Zabieraj to! Wyleczyłem cię z tego gówna! Powinieneś mi podziękować. Wisisz mi 5 koła za to, że tam poszedłem na górę i ci pokazałem. Ale bo jesteś chory człowiek, a ja cię wyleczyłem. Poczekaj. Ale ty mnie nie dotykaj. Nigdy mnie nie dotkniesz. Jesteś taki słodki jak się... Ale mnie to nie interesuje. Masz się leczyć. Nigdy cię nie do... Jak to? Słuchaj, załatwiłem ci, że ten gościu poszedł. Ja nigdy z tobą nic nie zrobię, bo jestem normalny. Ty masz chorobę jakąś, że tobie się podobają jakieś facety. Wyleczyłem cię, 5000 zł masz mi dać za to, że ściągnę tam ręczkę. Ale nigdy cię nie dotknę? Nigdy! Nie będę miał dla siebie? Nigdy, masz się leczyć i masz z kobietą tutaj przyjść. Maciek! I kota zostaw, ja bo zaraz. Kocham. A ty mnie zostawiłeś! 5000! No! Zostaw! No chodź tu do mnie! 5000 zł za to, że cię wyleczyłem. Miało być tak zajebicie. Więc tak zajebicie. Nie, jego trzeba dalej leczyć. No zostaw! Zostaw mnie! Zostaw! Nie. Przestań! Zacznij się z kobietami spotykać! A nie z facetami! Musi!
Zostaw! Nie no to, co ja mam z nim zrobić? Kocham cię! Ale ja jestem facetem! Facetów też cię kocha! Ale to dziewczyny kochają facetów! Nie, u mnie jest inaczej! No dlatego ma być u ciebie normalnie! Specjalnie dla ciebie jakiegoś chłopa usunę, który chciał cię tylko wykorzystać jeszcze. Ty też masz prawo mnie wykorzystać na górze. Nie wytłumaczysz mu. Ja stąd idę, zostawiam cię z nim, radź sobie. No, z ja czym tutaj miałem sobie radzić? Nie wracam. Dopóki takie coś ma się tutaj odbywać, że jakiś chłop się w łóżku zabawia z innym, to ja tutaj nie przychodzę. Dziękuję. No weź, przemyśl to. 5000 zł masz mi zapłacić za to, że zdjęłem ręcznik. Nie. Proszę. Ja tego nie skomentuję. Ja lubię małe penisy. Ty też lubiłaś.